Godzina 17 już minęła, więc bardzo serdecznie Państwa witam na siódmym już z kolei wykładzie poświęconym życiu księdza arcybiskupa Baraniaka. Przypomnę, że nasze wykłady odbywają się cyklicznie każdego 26 dnia miesiąca. Z tej racji, że ksiądz arcybiskup przez Sejm poprzedniej jeszcze kadencji został ogłoszony patronem roku 2024. Bardzo dziękuję za obecność w czasie wakacji. To zawsze jest trudność w zgromadzeniu słuchaczy, ale bardzo Państwu dziękuję. Media są niezawodne, więc będziemy mogli ten wykład także odsłuchać w internecie. Dzisiaj przechodzimy do tematu bardzo szczegółowego. Podobnie zresztą jak wykład poprzedni, dotyczy stosunkowo krótkiego odcinka czasu, bo będziemy mówić o latach 1945-1948. Ale te trzy lata są niezwykle istotne, nie tylko w życiu naszego bohatera, ale w ogóle, jeśli chodzi o historię Kościoła w Polsce, ponieważ prymas Chlont, który powrócił z wojennej tułaczki, musiał przez ten krótki okres czasu zmierzyć się z nową rzeczywistością, w jakiej znalazła się Polska, zetrzeć się z systemem komunistycznym, który nam został narzucony siłą, i też wytyczyć pewne linie programowe, które później realizował jego następca, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Prymas wraz z księdzem Antonim Baraniakiem i księdzem Filipiakiem z wojennej tułaczki powrócili do Poznania dokładnie 20 lipca 1945 roku i przywitały ich tłumy ludzi. To było duże zaskoczenie dla kardynała Chlonda, ale też przywitały ich zrujnowane budynki kościelne na Ostrowie Tumskim. Ksiądz arcybiskup Baraniak wspominał po latach, iż widział w oczach prymasa łzy żalu na widok poznańskich kościołów leżących w gruzach. I najbliższe miesiące przyszło im spędzić w bardzo trudnych warunkach. Zamieszkiwali początkowo na plebanii parafii Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Następnie przenieśli się do jednej z kanonii na Ostrowie Tumskim. W liście wysłanym 7 listopada, więc już po kilku miesiącach pobytu w Poznaniu, ksiądz Antoni Baraniak pisał do zaprzyjaźnionego przeora z opactwa od Kąb w Sabaudii, że od 3 miesięcy mieszkają jeszcze jako uchodźcy w domu zmarłego kanonika, ponieważ rezydencja prymasowska jest bardzo uszkodzona i nie będzie mogła być zamieszkana jeszcze przez jakiś czas. Pisał też, zniszczona została katedra, większość kościołów, miasto zaś zostało spalone w 50%, ale pomimo tego życie zaczyna powoli wracać, co napawa nadzieją na przyszłość. We wspomnianej łazarskiej plebanii ksiądz Antoni Baraniak zaczął od podstaw organizować prymasowski sekretariat, który musiał funkcjonować w bardzo skromnych warunkach. Normalna praca kancelaryjna stała się dopiero możliwa po przeprowadzeniu się księdza prymasa i księdza Baraniaka do kanonii numer 18 na Ostrowie Tumskim. I w tym właśnie miejscu sekretariat funkcjonował aż do momentu przeprowadzenia się kardynała Chlonda do Warszawy. W pierwszych tygodniach po powrocie do Poznania ksiądz Baraniak był świadkiem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii powojennej Kościoła w Polsce, kiedy prymas, korzystając z specjalnych pełnomocnictw uzyskanych od papieża Piusa XII, 15 sierpnia 1945 roku powołał administrację apostolską na ziemiach zachodnich i północnych. Dzień wcześniej, 14 sierpnia, właśnie na Łazarzu wręczył nominację rządcom
nowych struktur Kościoła, mianując kolejno księdza Bolesława Kominka administratorem apostolskim w Opolu, księdza Andrzeja Wronkę administratorem w Gdańsku, księdza Edmunda Nowickiego w Gorzowie, księdza Teodora Bęsza w Olsztynie i księdza Karola Milika we Wrocławiu. I kolejnym ważnym wydarzeniem związanym pośrednio z tematyką administracji apostolskiej na ziemiach przyznanych Polsce było zwołanie przez kardynała Augusta Chlonda na Jasnej Górze spotkania wyższych przełożonych zakonnych. Także to spotkanie odbyło się 8 września 1945 roku. I prymas wówczas zwrócił się z apelem o duszpasterskie zaangażowanie zakonów na terenach powołanych w sierpniu administracji apostolskich. Zgromadzenia zakonne najbardziej związane z prymasem, a więc salezjanie i chrystusowcy, odpowiedzieli na nie bardzo konkretnie. Dlatego do dzisiaj na ścianie zachodniej mamy tak wiele parafii zakonnych, zwłaszcza administrowanych przez salezjanów i chrystusowców. To jest efekt tego spotkania na Jasnej Górze. Pierwszą powojenną wigilię Baraniak razem z księdzem prymasem spędzili w Poznaniu, w Domu Generalnym Chrystusowców. Ksiądz Ignacy Posadzy, dzisiaj sługa Boży, w jednym ze swoich listów okólnych do współbraci wspominał, że kardynał Chlond długo w milczeniu wpatrywał się wówczas w światła na choince i z dziwnym rozczuleniem wsłuchiwał się w śpiew kolęd. Zdawało nam się, że myśl jego wybiega w przyszłość, że ogląda zwycięski, triumfalny pochód Bożej Dzieciny przez Polskę i świat. A potem po chwili dodał z lekkim uśmiechem: lecz ja już tego nie doczekam, wspominał ksiądz Posadzy. Kontakty i relacje prymasa i jego współpracowników z chrystusowcami w tym czasie były bardzo częste. Między innymi 19 lutego 1946 roku ksiądz Baraniak wziął udział w uroczystości srebrnego jubileuszu kapłaństwa księdza Ignacego Posadzego. Wiosną 1946 roku zmienił się zasadniczo zakres obowiązków księdza Baraniaka. Przypomnę, że od 1 września 1933 roku do tego momentu pełnił funkcję osobistego sekretarza prymasa Chlonda i był odpowiedzialny za kancelarię i archiwum wojenne prymasa. Natomiast w związku z tym, że 31 marca 1946 roku ksiądz Filipiak otrzymał tytuł kustosza metropolitalnej kapituły gnieźnieńskiej i godność infułata, i dzień później został mianowany oficjałem sądu Trybunału Metropolitarnego w Gnieźnie, ksiądz Baraniak przejął jego obowiązki, a więc oprócz dotychczasowych obowiązków zaczął od tego dnia pełnić także funkcję kapelana prymasa Polski. I od tej pory u boku księdza kardynała Augusta Chlonda przyszło mu w tych latach uczestniczyć we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w dziejach polskiego Kościoła. Przede wszystkim towarzyszył prymasowi w jego wizytacjach duszpasterskich w archidiecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej, ale również na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Nie tylko zresztą na terenach jurysdykcyjnie podległych kardynałowi Chlondowi. Jak podkreślił w swoich wspomnieniach ojciec Jacek Woroniecki, przypomnę, spowiednik Baraniaka, kiedy ten był klerykiem w Rzymie. Po wojnie nie było niemal diecezji, której by prymas nie odwiedził. Czy to z okazji konsekracji, czy jakiejś uroczystości kościelnej, czy choćby z wizytą do jej pasterza. Dla księdza Baraniaka wizytacje te zawsze stawały się okazją do odwiedzania współbraci. Kardynał Chlond, jak już kiedyś wspominałem, miał taki zwyczaj, że przemieszczając się po Polsce, zatrzymywał się na noclegi zawsze w domach salezjańskich, jeżeli takie nasze placówki były w danym mieście. Ale jeżeli nie, no to zawsze po drodze wstępowali po prostu na posiłki lub takie towarzyskie, krótkie spotkania z salezjanami.
Kardynał August Chlont wraz ze swoim sekretarzem wkrótce opuścili Poznań. Pismem Świętej Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych z dnia 4 marca 1946 roku oraz pismem Sekretariatu Stanu z 30 marca 1946 roku Stolica Apostolska poinformowała prymasa, że unia personalna między archidiecezją gnieźnieńską i poznańską, istniejąca od 1821 roku na podstawie bulli De Salute Animarum, zostaje zawieszona, a unią personalną w osobie prymasa Polski zostają połączone metropolie gnieźnieńska i warszawska. Wobec tej decyzji 6 kwietnia 1946 roku kardynał Chlont ustąpił ze stanowiska arcybiskupa poznańskiego. W ostatnich dniach pobytu w stolicy Wielkopolski prymas gościł jeszcze w Poznaniu wysłannika przełożonego generalnego Salezjanów, Czecha księdza Karola Kryczmara. To jest bardzo istotny szczegół, jeśli chodzi o rok 1946, dlatego że to był ostatni bezpośredni kontakt z tej rangi przełożonym Salezjanów aż do w zasadzie lat 60. I dodatkowo możemy powiedzieć, że za chwilę w całej Czechosłowacji doszło do brutalnej rozprawy z Kościołem, a więc ksiądz Kryczmar, ta wizyta w Polsce to była jego ostatnia wizyta w ogóle poza Czechosłowacją, później trafił do więzienia. I ów wysłannik przełożonego generalnego towarzyszył kardynałowi Chlontowi i Baraniakowi w tej podróży, ostatniej podróży z Poznania do Warszawy i znowu doszło w czasie tej drogi do aż 6 defektów samochodu. Mówiliśmy sobie kiedyś na jednym z wykładów, że te podróże zarówno prymasa Chlonta, jak i prymasa Wyszyńskiego wymagałyby oddzielnych badań, bo częstotliwość wypadków, którym ulegali, jest wprost niesłychana. Zresztą ten motyw bardzo szybko się powtórzył w przypadku Salezjanów, dlatego że w 1946 roku, zaraz po wizycie księdza Kryczmara, rozpoczęła się wizytacja nadzwyczajna naszego zgromadzenia, w której wziął udział ksiądz Piotr Tirone. To był przełom roku 1946-1947, który odwiedził wszystkie salezjańskie placówki i na Pomorzu Zachodnim w okolicach Białogardu doszło też do trudnego po dzień dzisiejszy do wyjaśnienia wypadku, w którym zginął nasz ksiądz inspektor Wojciech Balawajder, a ksiądz radca Tirone spędził kilka tygodni w szpitalu i można powiedzieć, że ten wypadek wpisuje się w ciąg tych wszystkich trudnych zdarzeń samochodowych. Może kiedyś któryś z historyków zajmie się tym dokładniej, to może być bardzo ciekawa praca. W każdym razie przez kilka tygodni trwały wędrówki prymasa księdza Baraniaka z Poznania do Warszawy, z Warszawy do Poznania, ale ostatecznie 25 maja 1946 roku doszło do oficjalnego pożegnania księdza prymasa. To był jeszcze taki czas, że wzięły w nim udział wszyscy przedstawiciele najwyższych władz państwowych i administracyjnych. Same uroczystości odbyły się w auli głównej Uniwersytetu Poznańskiego. Ta akademia, jak pisał ksiądz Baraniak w swoich notatkach, przerodziła się w triumfalną uroczystość ku czci księdza prymasa i kilka dni później, 30 maja 1946 roku, odbył się ingres do prokatedry warszawskiej. W tym dniu ksiądz prymas z księdzem Baraniakiem przyjęli na specjalnej audiencji delegację Salezjanów z bratem prymasowskim, księdzem Antonim Chlontem, inspektorem, wspomnianym już dzisiaj księdzem Wojciechem Balawajdrem. W tych majowych dniach 1946 roku ksiądz Baraniak pożegnał się na kilkanaście lat, jak się okazało, z Poznaniem. Powrócił tam dopiero jako metropolita w
poznański w 1957 roku. Ksiądz kardynał Chląd, tak jak mówiłem, 30 maja w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego odbył swój ingres do Warszawy, ponieważ katedra znajdowała się wówczas w gruzach. Hołd duchowieństwa archidiecezji odebrał w kościele seminaryjnym, który właśnie pełnił funkcję prokatedry. Wraz z księdzem Baraniakiem przez pół roku mieszkali w seminarium, po czym przenieśli się do dawnej siedziby nuncjatury na ulicę Narbutta, a więc tutaj na warszawskim Mokotowie. I z tej siedziby dopiero w 1949 roku już z następnym prymasem Polski przeprowadzili się do odbudowanego pałacu prymasowskiego arcybiskupiego na ulicy Miodowej. Zaraz po ingresie miała miejsce w Warszawie kolejna ważna uroczystość, także ze względu na przyszłe wydarzenia, ponieważ prymas udzielił sakry biskupie i księdzu Zygmuntowi Choromańskiemu i księdzu Wacławowi Majewskiemu, którzy stali się jego najbliższymi współpracownikami na terenie archidiecezji warszawskiej. Wiemy, że zwłaszcza biskup Choromański odegrał później niezwykle ważną rolę w życiu księdza, już biskupa Antoniego Baraniaka, w tym okresie, kiedy był więziony tutaj na Rakowieckiej i później internowany w Marszałkach i Krynicy. Cały czas jesteśmy w roku 1946. W lipcu miały miejsce bardzo tragiczne wydarzenia, do jakich doszło, jak pamiętamy, w Kielcach. Wydarzenia, które cały czas są badane przez historyków, ale warto przyjrzeć się, jak widział je ksiądz arcybiskup Barania, który dość szczegółowo prowadził zapiski z różnych spotkań księdza prymasa Chlonda, który niemal natychmiast pojechał do Kielc. I w diariuszu czynności prymasa prowadzonym przez księdza Baraniaka czytamy: przybywamy 9 lipca 1946 roku do Kielc, gdzie ksiądz biskup Sonik i ksiądz kanownik Jan Danielewicz przedstawiają wypadki ostatnich dni, w których zginęło więcej osób, w tym w większości Żydzi. Na miejscu w tym dniu spotkali się także z biskupem Przelążkiem. Po zebraniu pierwszych informacji prymas udał się na kolację do kardynała Sapiechy, a następnego dnia powrócił do Kielc i spotkał się na śniadaniu u kanonika Jana Danielewicza z biskupami Sonikiem, Przelążkiem oraz Choromańskim. Po wyjeździe z miasta kardynała Chlonda i księdza Baraniaka zatrzymała kontrola drogowa, która przewiozła ich następnie do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Po złożonych wyjaśnieniach wrócili do Warszawy. Fakt ten arcybiskup potwierdził jeszcze po latach w odręcznej notatce, którą sporządził po wysłuchaniu audycji Wiktora Trościanko w Radio Wolna Europa 31 stycznia 1972 roku na temat wydarzeń kieleckich oraz referendum zapisał. Wiadomo dobrze, kto organizował tę akcję i kto ją przeprowadził. Podróż kardynała Chlonda ze mną do Kielc pod nieobecność biskupa Kaczmarka był w Zakopanem. Nas zatrzymano na drodze przy wyjeździe z Kielc i odstawiono do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Po przesłuchaniu wypuszczono. Obywatel pan Osóbka Morawski oskarżał kardynała Chlonda, że to Kościół i akcja kardynała Chlonda spowodowała te rozruchy i masakrę. Zarzucano Żydom, że zamordowali chłopca i że był to mord rytualny. Sprawa mordu dokonanego na Żydach w Kielcach nabrała światowego rozgłosu. 11 lipca 1946 roku prymas przyjął na audiencję grupę 18 dziennikarzy amerykańskich, francuskich i angielskich. Jak zanotował ksiądz Baraniak, prowadził ich Steven Zagórski, sekretarz ambasady Stanów Zjednoczonych. I wówczas kardynał August Chlond przedstawił im swoje uwagi na temat wypadków kieleckich.
Zauważył na początku, że Kościół katolicki zawsze potępia wszelkie mordy bez względu na to, przez kogo są popełnione i bez względu na to, czy popełnione są na Polakach, czy na Żydach, w Kielcach lub innych zakątkach Rzeczpospolitej. Następnie przedstawił zaangażowanie kieleckiego duchowieństwa w uspokajanie nastrojów w tych tragicznych dniach, podkreślając, że jeżeli mimo gwałtownego podniecenia w Kielcach w ostatnim tygodniu panował tam ład i spokój, przypisywać to należy przede wszystkim celowemu i łagodzącemu wpływowi duchowieństwa. Prymas mówił też o Polakach, którzy podczas ekstremalnych warunków okupacji z narażeniem życia ukrywali i ratowali Żydów, dodając, nie jeden Żyd w Polsce zawdzięcza swe życie Polakom i polskim księżom. Wspominał też o swoim osobistym zaangażowaniu w tym względzie, kiedy przebywał na wygnaniu we Francji, ułatwiając Żydom w różnych krajów otrzymywanie dokumentów, które pozwalały im na wyjazd do Ameryki. Prymas dokonał też próby oceny pogorszenia się stosunków polsko-żydowskich i mówił tak, że ten dobry stosunek się psuje, za to w wielkiej mierze ponoszą odpowiedzialność Żydzi stojący w Polsce na przodujących stanowiskach w życiu państwowym, a dążący do narzucenia form ustrojowych, których ogromna większość narodu nie chce. Jest to gra szkodliwa, bo powstają stąd niebezpieczne napięcia. We fatalnych starciach orężnych na bojowym froncie politycznym w Polsce giną niestety niektórzy Żydzi, ale ginie nierównie więcej Polaków. I to był oficjalny głos prymasa Polski. Następnie kardynał rozdał wszystkim dziennikarzom zachodnim tekst z przygotowanymi uwagami na temat zajść w Kielcach, aby zamieszczono je w prasie, zaznaczając jednocześnie, by podano je bez zmian i skrótów. Prasa polonijna informowała, że dziennikarze nie zastosowali się do prośby wyrażonej przez prymasa i dokonywali przekłamań w swoich relacjach. Ponadto kardynał Chlon wręczył wszystkim odezwę kurii kieleckiej, która była czytana we wszystkich kościołach diecezji 7 lipca 1946 roku. To był niezwykle gorący moment, lipiec 1946 roku, w tych wszystkich wydarzeniach, o których wspomniałem, oczywiście brał udział ksiądz Baraniak. W Warszawie zaczął kolejny raz od podstaw organizować prymasowski sekretariat. Tak jak było wspomniane, od lutego 1947 roku w budynku byłej nuncjatury na ulicy Narbutta 21 i właśnie tam za pomocą Caritasu przewieziono resztki dokumentacji, biblioteki, także mebli, które pozostały jeszcze po siedzibie sekretariatu prymasa Polski w Gnieźnie i Poznaniu. I w tym momencie w sekretariacie prymasa pojawiają się dwaj duchowni, niezwykle ważni w kolejnych latach dla tej historii, która się rozegrała wokół kardynała Chlonda i później prymasa Wyszyńskiego. To jest ksiądz Hieronim Goździewicz i ksiądz Stanisław Bros, którzy zostali dani pod kierownictwo księdza Baraniaka jako pomocnicy w sekretariacie prymasa Polski. Ksiądz Baraniak, i to była jego niezwykle ważna cecha, był bardzo skrupulatny w swojej pracy i w zasadzie wszystko musiało przejść przez jego ręce. Na każdym przejrzanym dokumencie pojawiała się jego parawka, zazwyczaj to były inicjały AB, data dzienna, kiedy dany dokument trafił do sekretariatu. Podobnie była oznaczana każda książka z datą dzienną, którą włączał następnie do prymasowskiej biblioteki. Prowadził nadal całą prymasowską korespondencję w kilku językach i zajmował się z polecenia kardynała Chlonda sprawami wymagającymi dyskrecji. Prymas tylko jemu zlecał niektóre zadania, zwłaszcza jeśli chodziło o kontakty z biskupami, z zagranicznymi ambasadorami, dyplomatami, czy też wymianę
korespondencji i tajnej dokumentacji ze Stolicą Apostolską. Wspominam to wszystko, bo jak przekonamy się podczas wykładu we wrześniu, właśnie ta praca zlecana przez kardynała Chlonda stała się jedną z podstaw oskarżenia, kiedy tutaj na Rakowiecką przewieziono już biskupa Baraniaka. Salezjanin też był zasadniczy, jeśli chodziło o petentów, którzy chcieli się dostać do kardynała Chlonda, czy później do kardynała Wyszyńskiego. Jak wspominają uczestnicy tamtych wydarzeń, miał zwyczaj najpierw dokładnie wypytać się, o jaką sprawę chodzi, i dopiero wówczas decydował, czy audiencja może dojść do skutku. Zdarzało się, że odmawiał nawet księżom, jeśli przyjeżdżali ze zbyt błahymi sprawami, o co mieli do niego pretensje. Jak zauważył ksiądz Dominik Zamiatała, bazując na dokumentach zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, ksiądz Antoni Baraniak w tym okresie miewał różne, jego osoba miewała różne opinie, od bardzo nieprzychylnych po takie, które podkreślały jego takt, kulturę osobistą, rozwagę. Natomiast sam prymas, kardynał Chlond, jak z kolei podkreślał ksiądz Kosiński, doceniał pracę swojego najbliższego współpracownika. Darzył go życzliwością i zaufaniem, które z roku na rok coraz bardziej się pogłębiały. Darzył go również głębokim szacunkiem za jego walory intelektualne i moralne, a przede wszystkim za ducha poświęcenia i ofiary, wiedząc, że jest mu bezgranicznie oddany, bez cienia jakiejkolwiek korzyści osobistej i zawsze wierny. Z kolei jako prymasowski kapelan ksiądz Baraniak czuwał nad całą logistyką związaną z mieszkaniem i poruszaniem się prymasa po Polsce, czuwał nad jego kalendarzem, nad audiencjami, których prymas udzielał. Towarzyszył mu w wizytacjach i różnych uroczystościach kościelnych na terenie całej Polski. I pomimo tych zajęć utrzymywał bardzo bliskie relacje z macierzystym zgromadzeniem. Warto podkreślić, że ten moment przeprowadzki z Poznania do Warszawy w przypadku księdza Antoniego Baraniaka był także momentem, w którym zmienił on przynależność z prowincji południowej świętego Jacka Salezjańskiej Inspektorii do prowincji północnej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Przynależał do domu zakonnego przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa na warszawskiej Pradze i starał się rzeczywiście w każdą wolną chwilę spędzać czy to z Salezjanami na Powiślu, wtedy jeszcze mieliśmy tam szkołę graficzną, wielki internat dla młodzieży, który był pozostałością zakładu imienia księdza Siemca. Niestety kościół świętej rodziny, który znajdował się pod opieką Salezjanów od lat 20. jako jeden z niewielu nie został odbudowany po powstaniu, ale tam właśnie najczęściej Baraniak bywał. Na Powiślu i w Bazylice Serca Jezusowego na Pradze. Bardzo często w tym okresie też z prymasem odwiedzał Czerwińsk nad Wisłą, gdzie znajdował się nasz nowicjat. Prymas w 1946 roku pierwszy raz po wojnie dokonał obuczyn kandydatów do zgromadzenia, czyli nałożył sutanny na tych kandydatów i rzeczywiście często Czerwińsk odwiedzali ze względu na to, że znajdował się przy głównej trasie na Płock, dalej na Włocławek. Często tą trasą jeździli na ziemie zachodnie. Oprócz tych kontaktów i odwiedzin domów salezjańskich, dzięki księdzu Baraniakowi Salezjanie byli też często zapraszani na posiłki do domu prymasa Polski, zwłaszcza ksiądz inspektor Wojciech Balawajder, który zawsze wtedy, kiedy
Salezjanie potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia, udawał się właśnie najpierw do księdza Baraniaka, a później był kierowany do księdza Prymasa. Najczęściej oczywiście bywał w siedzibie na Narbutta brat kardynała, ksiądz Antoni Chlond, znany bardziej jako Antoni Chlondowski, autor wielu znanych pieśni kościelnych, wielki muzyk, kompozytor, który pracował wówczas przy Bazylice Serca Jezusowego na Pradze. Później ksiądz Stanisław Rokita, inspektor, no i oczywiście współbracia, którzy pracowali w Warszawie. Ale prymas też za każdym razem, pomimo wielu zajęć, przyjmował współbraci, którzy powracali do Polski, a w czasie wojny byli więźniami niemieckich obozów zagłady. W zasadzie od 1945 roku do 1948 trwała cała akcja powrotu wielu salezjanów, którzy po wyzwoleniu obozów zaangażowali się w duszpasterstwo Polaków w tak zwanych dipsach, obozach, w których nasi rodacy oczekiwali na powrót do Polski. I inspektorzy, ponieważ straty były spore, ponieważ udało nam się reaktywować większość szkół i uruchomiliśmy także 15 sierocińców na terenie całej Polski, no za wszelką cenę jednak starali się tych naszych współbraci salezjanów do Polski sprowadzać. W niektórych przypadkach podpierali się autorytetem prymasa Polski i zawsze pierwsze kroki w zasadzie kierowali ci nasi salezjanie na Narbutta, właśnie żeby uścisnąć dłoń kardynała Chlonda, który oczywiście za każdym razem namawiał ich, żeby się nie bali podejmować wyzwań na placówkach, na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych. Te ziemie odzyskane stały się wkrótce dla salezjanów niezwykle ważną przestrzenią, dzięki której z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nasze zgromadzenie przetrwało. Od 1947 roku zaczęły się bardzo systematyczne represje skierowane w nasze szkolnictwo. Komuniści konsekwentnie zamykali wszystkie nasze placówki szkolno-wychowawcze, także sierocińce, internaty. Ostatecznie w latach 60. ta procedura się zakończyła. Ostatnimi placówkami zlikwidowanymi przez komunistów były Salezjański Dom Dziecka w Rumi w 60. roku, w 62. roku Salezjańska Szkoła Mechaniczna w Łodzi, w 63. Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, co zresztą wywołało zamieszki w mieście, bo ludzie zaczęli szkoły salezjańskiej bronić. Ale przez te lata od 47 do 63 roku wszystkie szkoły, internaty, sierocińce zostały zamknięte. Oprócz szkoły naszej w Oświęcimiu, naszego domu macierzystego, gdzie szkoła istniała oczywiście w bardzo okrojonym kształcie, ale później w późniejszych latach komuniści się chwalili, że w Polsce jest oczywiście pełna wolność, bo Salezjanie prowadzą szkołę w Oświęcimiu i siostry nazaretanki w Warszawie. I to miał być dowód na to, że Kościół cieszył się w Polsce wolnością. W każdym razie ksiądz Antoni Baraniak w tych latach, kiedy Salezjanów zaczęły dosięgać pierwsze represje, odgrywał zasadniczą, bardzo ważną rolę. Mianowicie informował na bieżąco księdza prymasa i razem z prawnikami episkopatu, z biskupem Choromańskim pisał protesty w tej sprawie i, no, i próbowano jakoś ratować, co się dało. Niewiele się dało uratować, ale z tych zlikwidowanych zakładów większość salezjanów właśnie szła pracować na ziemie zachodnie i północne i w tym sensie one nam uratowały nasze zgromadzenie, bo mogliśmy przetrwać, prowadzić duszpasterstwo, które z czasem wyspecjalizowało się w pracy wychowawczej
wśród pracy wychowawczej z młodzieżą. Ksiądz Baraniak też starał się wspierać zakłady salezjańskie materialnie. Nie było to łatwe, ale wiemy o całej akcji Polonii Amerykańskiej i organizacji UNRWA, która przysyłała przynajmniej do 1948 roku, w zasadzie do likwidacji Caritasu przez komunistów, dość dużo tych darów. One były przez Kościół rozdzielane, więc tutaj Baraniak no, czuwał nad tym, żeby wspierać też nasze zakłady, zwłaszcza sierocińce i małe seminaria. W naszej tradycji te seminaria nosiły nazwę Małe Seminarium Synów Maryi. Trafiali tam chłopcy, którzy uzupełniali wykształcenie w zakresie szkoły średniej, żeby móc później rozpocząć naukę w wyższym seminarium duchownym. I takie szkoły po wojnie funkcjonowały chociażby w Lądzie, gdzie było prawie 80 wychowanków i chociażby, jak znalazłem w źródłach, w maju 1947 roku każdy wychowanek małego seminarium w Lądzie za pośrednictwem księdza Baraniaka otrzymał parę butów. Więc byli mu na pewno bardzo wdzięczni. Jak wspomniałem, od 3 grudnia 1946 roku do 6 maja 1947 odbywała się w Polsce wizytacja katechety generalnego księdza Piotra Tirone. Ja mówiłem o tym wypadku, ale sama osoba księdza Piotra Tirone jest tutaj niezwykle ważna. To był Włoch, który zresztą w swoim testamencie napisał, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. Większość swojego życia spędził w Polsce, ponieważ jeszcze przed odzyskaniem niepodległości został dyrektorem naszego zakładu w Oświęcimiu, później był magistrem polskiego nowicjatu w Daszawie, w Radnej, polskim inspektorem, pierwszym polskim inspektorem. Po zawarciu przez odrodzone państwo polskie konkordatu ze stolicą apostolską musiał Polskę opuścić, bo zapisy konkordatowe mówiły o tym, że żaden obcokrajowiec nie może pełnić funkcji przełożeńskich, ale za to państwo polskie uhonorowało go Złotym Krzyżem Zasługi. W każdym razie Tirone został katechetą generalnym i był nim do końca życia od 1925 roku. Mówię o nim, bo to była też ważna postać w okresie okupacji. To on organizował całą akcję wydobywania z Polski naszych kleryków i umieszczania ich w różnych placówkach na terenie Włoch i Hiszpanii, żeby mogli skończyć studia, żeby mogli przyjąć święcenia, żebyśmy ich po prostu nie stracili, bo większość trafiła do obozów koncentracyjnych. Ale też bardzo wydatnie wspierał kardynała Chlonda, zwłaszcza w Rzymie. Później także w Lourdes też organizował środki finansowe, żeby ten ośrodek prymasowski mógł funkcjonować. Ten pobyt księdza Tirone w Polsce był w zasadzie jego pożegnaniem z naszym krajem, bo już nigdy do Polski nie przyjechał. No i dodatkowo spotkało go to nieszczęście, wspomniany wypadek, który no, spowodował trwałe uszczerbki na zdrowiu księdza katechety i śmierć księdza Balawajdra, Wojciecha, naszego inspektora, który, jako ciekawostkę podam, był spokrewniony z rodziną Ulmów. Pochodził dokładnie z Markowej. W naszym zgromadzeniu był jeszcze jego siostrzeniec, ksiądz Wincenty Kilian, znany artysta, autor chociażby najbardziej znanego wizerunku świętego Wojciecha, który na pewno państwo chociażby raz w życiu widzieli. Proszę sobie sprawdzić w internecie, zawsze ksiądz Kilian, ten wizerunek świętego Wojciecha. Oni byli spokrewnieni właśnie z rodziną Ulmów. Kolejne ważne wydarzenie, którym będziemy powoli kończyli dzisiejsze wystąpienie, to są wydarzenia z jesieni 1947 roku, kiedy prymas zaczął objeżdżać
w zasadzie całe ziemie zachodnie i północne. Są one o tyle ważne, że Baraniak brał udział we wszystkich najważniejszych spotkaniach z administratorami, ale także fizycznie uczestniczył w spotkaniach z wiernymi. Dzisiaj historycy oceniają, że to były niezwykle ważne miesiące. Prymas zatrzymywał się nawet w najmniejszych miejscowościach, żeby chociaż na chwilę spotkać się z ludźmi, żeby ich zachęcić do budowy nowej Polski wokół Pana Jezusa, wokół Kościoła. W zasadzie, kiedy będziemy śledzić literaturę jeszcze z czasów komunistycznych, to początkowo w tych wszystkich opracowaniach podkreślano bardzo rolę Kościoła w integracji społeczeństwa, bo przecież na tych ziemiach osiedlali się ludzie z zupełnie różnych światów. Część kresowiaków, przyjeżdżali też tacy, którzy chcieli jakieś na nowo swoje życie rozpocząć po różnych perturbacjach wojennych. Przyjeżdżali, byli więźniowie obozów, jeńcy z oflagów, więc ludzie ze wszystkich stron, jak można powiedzieć. I Kościół stał się takim czynnikiem, który ich wszystkich jednoczył. Rzeczywiście odwiedzili wówczas bardzo dużo miejscowości. W podróży po ziemi koszalińskiej, tak to nazwijmy, czyli na terenie dzisiejszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, oczywiście doszło do kolejnego wypadku. Też prymas, jak się ocenia, uniknął zamachu, zmieniając trasę w pewnym momencie i nie pojechał do Białogardu, tylko przez miastko udał się do Piły. To są takie wątki, które jeszcze, jak mówiłem, wymagają badań. Ale też jesień 1947 roku i wcześniej grudzień 1946 roku to są dwukrotne wyjazdy księdza prymasa Chlonda do Rzymu, gdzie spotyka się oczywiście z papieżem Piusem XII, ale także z kardynałem Tardinim, Montinim, ale przede wszystkim spotykał się z polskim rządem na uchodźstwie. To musiało być niezwykle ciekawe spotkania ze względu na sytuację, o której wspominałem Państwu wcześniej na wykładzie, kiedy generał Anders w maju 1945 roku usilnie przez kilka godzin namawiał prymasa Chlonda, żeby do Polski nie jechał, bo będzie to legitymizacja komunistycznej władzy i że wybuchnie trzecia wojna światowa, jak mówił generał Anders, najpóźniej w lipcu 1945 roku. No ten lipiec się zapisał w naszej historii wielką zdradą aliantów, bo właśnie w lipcu uznali rząd lubelski, żadna wojna nie wybuchła, więc to prymas miał rację. No i teraz ponad roku pojawił się w Rzymie i oczywiście spotykał się kilkakrotnie z ambasadorem Kazimierzem Papę, który cały czas był uznawany przez Stolicę Apostolską za przedstawiciela polskiego rządu. Tylko Stolica Apostolska i oczywiście Turcja kolejny raz nas mile zaskoczyła. Tylko te dwa państwa uznawały nasz rząd na uchodźstwie, więc prymas się oczywiście z Kazimierzem Papę spotykał. Ciekawostką jest to, że on był szwagrem słynnego Hubala, majora Hubala, więc to są takie wątki też mało jakoś znane, ale myślę, że bardziej ważne, najbardziej ważne były spotkania z księdzem arcybiskupem Józefem Gawliną, który, jak wiemy, nie mógł powrócić do Polski jako były biskup polowy, no i jako biskup, który przeszedł cały szlak z armią Andersa, z Syberii aż po kampanię włoską. Te spotkania były ważne, bo zmieniła się też rola księdza arcybiskupa Gawliny ze względu na to, że nie mógł powrócić do Polski. Kardynał Chlond zaproponował i poprosił o to papieża, żeby stał się biskupem do spraw polskiej emigracji. I w zasadzie ta funkcja po dzień dzisiejszy jest
obecna w Episkopacie Polski. Odtąd biskup Gawina zaczął jeździć w zasadzie po całym świecie, próbując tam, gdzie się da, inaugurować polskie parafie, spotykać się z biskupami miejsc, żeby ustalać też zasady, na jakich by mogły one funkcjonować. Największy wkład ma w powstanie całej sieci polskich misji katolickich, głównie w Wielkiej Brytanii, we Francji, także w Niemczech i to jest jego wielka zasługa. Ksiądz biskup Gawlina trwał na tym stanowisku aż do Soboru Watykańskiego II. W czasie pierwszej sesji soborowej zmarł. I tu też ciekawostka, wiemy, że się przyjaźnił z księdzem Baraniakiem, o tym opowiadałem już także Państwu. Zmarł na dzień przed tym, jak miał wystąpić przed całą aulą soborową. No i jego wystąpienie odczytał właśnie nie kto inny jak ksiądz arcybiskup Baraniak. Tak się skończyła ich wieloletnia przyjaźń. Czas się kończy, więc powoli będziemy się zbliżać do końca referatu. Przełom roku 47 i 8 to jest też okres, kiedy prymas August Lund nawiązuje bezpośrednie kontakty z podziemiem niepodległościowym, zwłaszcza z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, ale też z działającymi w podziemiu byłymi działaczami Stronnictwa Narodowego, z działaczami zdelegalizowanego przez komunistów Stronnictwa Pracy. To jest o tyle ważne, że później te spotkania powrócą jeszcze raz na karty historii księdza Antoniego Baraniaka, kiedy właśnie trafi tutaj na Rakowiecką, bo główny zarzut, jaki mu postawiono, to były właśnie organizowanie spotkań prymasa Chlonda z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, prezesem czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który, przypomnę, został rozstrzelany także tutaj 1 marca 1951 roku. I na pamiątkę tego wydarzenia dzisiaj w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I na tym, Szanowni Państwo, zakończymy naszą opowieść i w przyszłym miesiącu zapraszam na kolejny wykład, który będzie dotyczył dosłownie 3 tygodni życia księdza Antoniego Baraniaka, ale tygodni niezwykle ważnych. Będzie to opowieść o ostatnich dniach życia księdza prymasa Augusta Chlonda i o okolicznościach nominacji na funkcję prymasa Polski, metropolitę gnieźnieńsko-warszawskiego, księdza Stefana Wyszyńskiego, biskupa lubelskiego. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawa opowieść, bo główną rolę w tych wydarzeniach odegrał nie kto inny jak ksiądz Antoni Baraniak, który codziennie towarzyszył niemal 24 godziny na dobę księdzu prymasowi w tym momencie, kiedy konał na oczach całej Polski. Później zlecona mu została misja poinformowania Stolicy Apostolskiej, że życzeniem i prośbą umierającego prymasa Polski jest to, żeby papież na jego miejsce wyznaczył właśnie biskupa lubelskiego. A więc zapraszam bardzo serdecznie 26 sierpnia o godzinie 17 tutaj do auli, a później tradycyjnie przejdziemy do pawilonu, żeby odprawić mszę świętą w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego niezłomnego pasterza Kościoła arcybiskupa Baraniaka. Dzisiaj też oczywiście Państwa na tą mszę serdecznie zapraszam. Dziękuję pięknie.